Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Boże, FIFA 15, już mi się myli, zajebiście. Zrobiłem coś takiego, nagrywam sobie dwa mecze i dzielę je na dwa odcinki, każdy jeden mecz, tak żeby były to krótkie odcinki, a nie jakieś mega długie. I jeszcze je poskracałem o momenty, czyli bardziej takie w postaci skrótów meczowych, coś na takiej zasadzie, tylko że z moim komentarzem. No, sytuacja jest taka, przegrałem z Ukraińcem 2-4 i na następnym meczu wygrałem z Nowojorczykiem 5-0. Tak, czyli wychodzi na to, że mamy w sumie mamy 7-4, jeśli chodzi o dwumecz, więc nie jest źle, więc takie 3-0 jest git i mnie raz pieprzy. I tak jest zawsze. O kurde. Dobra. Jak tak, to tak. I coś czuję, że koleś będzie napakowany składem. Chociaż... Nie. Dobrze. Nie ma się czego bawić. O, poza Lukasem Barriosem. Na bramce Joe Hart. I... jakiś Rodriguez z Anglii, z Southamptonu. A tak poza tym to nie stwarza zagrożenia. W 14 to samo. Byłem w 10 lidze i nie potrafiłem jej za pierwszym razem przejść. Kurde, tu widzę, że koleś już bardziej ofensywnie działa. Dobrze, niedobrze, bo to powinno od razu zostać wykopane. No serio, bramkarz czego nie złapał. To jest tylko zwykły Lucas Barrios. W informie lepszy. Na pogracie, ale jakoś... nie byłem też przekonany. Dobra, Murzyn, nyga, nyga. Tutaj bardzo bolesny faul. Nie wiem, czy to się nie skończy czerwoną kartką. Tak jest, sędzia dyktuje czerwoną kartkę dla Kierana Richardsona w 15 minucie i gra od tej pory w 10. To był już faul poniżej pasa i przed polem karnym. Dosyć niebezpieczny. Znowu Murzyn został sfalowany i to pewnie jeszcze Ahmed Musa. Dobrze, mamy w takim razie rzut wolny, którego pewnie i tak nie wykonam, ale można spróbować. Wow, 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 to było dobre, nieźle. Okej, dobra, biegnij, podanie. Fuck, zrąbane. Dobra, jeśli to jest Martins, to jeszcze nic wielkiego. No nie, się załamie zaraz. No nie! Czemuś ty to spudłował? Kurde mędę ty. O, i teraz podanie. A i teraz to musi wyjść. No i finezyjny. Noż kurde! Nie mogę coś dzisiaj strzelić. Takie moje szczęście. Dobra, Bernard. O, super. Fuck. Nie, no dzisiaj chyba nie będę miał szczęścia. A, i to już musi być akcja na 1-0. No, kurde, w końcu Murzynek się obudził. I który to chyba oba Fanny Martins. O ile mnie wzrok nie myli. Nie, Ahmed Musa. O, też może być. I, bo teraz jeszcze mu mogę wbić 2-0. O, zdążyłem jeszcze. I znowu Obafemi Martins. Nie, Ahmed Musa. No i Musa strzelił w tej samej minucie dwie brameczki, więc już tutaj się budzę. No tutaj musiał być taki wybór, decyzja o takim sposobie strzelania gola. Po prostu po to, żeby zmienić bramkarza. To nie jest smetty gol, tylko taktyka. 3 punkty na spokojnie. Nikogo nawet nie zmieniam. Koleś walczy, więc tutaj będę go podziwiał za to. O, obronił z finezyjnego. Musa dzisiaj pełen energii, żeby pokonać przeciwnika. Dobra, tutaj nie wyszło tak za bardzo. Okej. Jep. A i chyba hat-trick. Nie, teraz oba Femi Martins. No, niech się podzielą brameczkami moje
Niggers Bro, Bro Niggers, jak to w tytule zawsze teraz będę oznaczał. Znaczy nie zawsze, zależy od składu. Ale w tym wypadku Bro Niggers rządzą, tak. Na moim kanale oba Femi Martins, nie tylko takie poprzez podania właśnie. Wo, strzelaj! Jaka bramka! I to był Bernard! Jebany Brazylijczyk, kurde! Wykiwał obrońców i jeszcze od bramkarza strzelił. Nie no, zajebiście. Patrz, wykiwał tych obrońców i jeszcze od bramkarza ładnie. Nie no, cudnie, cudnie. To i znowu najlepszy strzał dnia. Jak dla mnie. Bernard Koksik. Świetnie. Się napecił. Co wy? Ładnie. No podaj. I jeszcze raz. Boże, nyga się ty. Jak mogłeś taki strzał spudłać? I to jeszcze jest taki... To nawet 10 metra nie ma. Okej, okay, koleś zrejtwitował. Zajebiście. Mnie się podoba, chyba. Chyba, że to jej mnie robi w dupę znowu. Ale nie, jak to był rage quit, ten loading mi się nie podoba, zbyt długi. O, dziękuję, rage quit. 4-0, jak dla mnie nadal najlepszym strzelcem jest Bernard, on robi zajebiste strzały, nie dość, że wykiwał trzech obrońców jeszcze na polu karnym, to tak strzelił, że jeszcze się bramkarz pobeczał. No i Bro Niggers po ocenie 9-6, zasłużenie. Tak, zasłużenie i... No i mamy końcy. Świetnie. I punkty, to przede wszystkim. Zostało nam meczy 6, ale raczej bez problemu przejdziemy do Ligi 9.